Tym razem zajmiemy się wyznaczeniem linii przenikania ostrosłupa z trójkątem. Przy czym tak naprawdę to zagadnienie sprowadza się do tego, że mamy wyznaczyć punkty przebicia, w tym wypadku trzech krawędzi ostrosłupa, z płaszczyzną wyznaczoną za pomocą trójkąta ABC. I oczywiście można by podchodzić do zagadnienia tak, jak żeśmy robili do tej pory, punkty przebicia, wprowadzając płaszczyznę rzutującą i wyznaczając poszczególne punkty przebicia dla każdej z krawędzi, ale popatrzmy sobie w ten sposób. Jeżeli ustawimy się tak, że płaszczyzna trójkąta będzie w położeniu rzutującym, to wówczas te punkty przebicia wyjdą nam niejako same. I teraz zwracamy uwagę na to, że bok AB, a tak naprawdę A wtór, B wtór, jest równoległe do osi X. Co to oznacza? To oznacza, że jest to prosta pozioma. Skoro jest to prosta pozioma, to jesteśmy w stanie za pomocą jednokrotnej transformacji ustawić się prostopadle do AB, czyli do prostej poziomy. Co to nam da? To spowoduje, że ustawimy się tak, że płaszczyzna trójkąta będzie w położeniu rzutującym. Transformacja zarówno ostrosłupa, jak i płaszczyzny trójkąta nie stwarza już pewnie problemów, no bo odległość z rzutni pi 2 odnosimy na rzutni pi 3, oczywiście na odpowiedni odnoszący. Do transformowania trójkąta wystarczy nam jeszcze jeden punkt, no bo tutaj mamy punkty wierzchołki A i B, no to jak jeszcze C, no to będą trzy punkty, czyli będzie płaszczyzna. I tak wygląda rzut transformowany płaszczyzny trójkąta. Żeby transformować ostrosłup, to tak naprawdę będzie nam potrzebne transformowanie tylko wierzchołka W, no bo wszystkie wierzchołki podstawy leżą na rzutni pi 1, czyli mają wysokość zerowe, w związku z tym tylko odnoszące i mamy PNM wierzchołki podstawy. Natomiast wysokość wierzchołek W transformujemy jako normalny punkt, czyli wysokość rzutni pi 2 odmierzamy na rzutni pi 3. I w ten sposób mamy transformowany układ płaszczyzny i ostrosłupa. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy już tą płaszczyznę w położeniu rzutującym, w związku z tym punkty przebicia są niejako już istniejące. 1, 2, no i tutaj niestety następuje zmiana, bo z kolei dwa boki podstawy MP i NP przebijają się z płaszczyzną trójkąta. Odnosimy sobie punkty wyznaczone na rzutni pi 3 na odpowiednie krawędzie ostrosłupa. Tu proszę zwrócić uwagę, że z punktem 2 może być pewien problem, dlatego że jest bardzo ostry kąt i przy ręcznym rysowaniu może nastąpić duży błąd, bo minimalne ruszenie tej prostopadłości powoduje, że tutaj bardzo może nam ten punkt uciekać. Teraz jak połączymy sobie punkty, to mamy wyznaczony przekrój ostrosłupa płaszczyzną wyznaczoną przez trójkąt. Natomiast jeżeli będzie to rozwiązanie ograniczone do trójkąta, czyli jeżeli jest powiedziane, że z ostrosłupa z trójkątem, no to wtedy rozwiązanie się kończy tam, gdzie się kończy trójkąt, czyli w punktach 5, 6. Na rzutni pi 2 oczywiście przenosimy na zasadzie transformacji i tutaj można by sobie powiedzieć, że można by się wspomóc w określeniu, gdzie ma leżeć punkt 2 prim, przez to, że najpierw sobie przeniesiemy wysokość z rzutni pi 3 na rzutnie pi 2 i znajdziemy punkt 2 wtór. No i wtedy będzie nam prościej
to odnieść, znaczy z mniejszym błędem powinniśmy to zrobić. I na tej samej zasadzie łączymy punkty i znowu, jakby było pełne rozwiązanie, czyli z płaszczyzną wyznaczoną przez trójkąt, to by było aż do 3,4, natomiast jeżeli tylko trójkątem, no to ograniczenie do 5,6. Tu można by powiedzieć jeszcze, że można by to zadanie sobie troszeczkę uprościć, jakbyśmy przedłużyli płaszczyznę trójkąta i przedłużyli krawędź, wtedy tu pojawi nam się punkt taki, który by był tak samo wyznaczany jak punkt 1,2. Czyli wyznaczamy tutaj punkt, ponieważ musieliśmy przedłużyć zarówno trójkąt tnący, jak i krawędź ostrosłupa, no to nic dziwnego, że tutaj prim będzie leżał na tej przedłużonej krawędzi. Jak zarówno na rzutni pi2 również. Ale proszę zwrócić uwagę, że moglibyśmy wtedy wyznaczyć cały przekrój za pomocą tych trzech punktów. No i te punkty 3, 4 wyszłyby samodzielnie już w wyniku przecięcia. Kolejnym poziomem w tych zadaniach, w wyznaczaniu krawędzi przecięcia, jest no, taka sytuacja, gdzie mamy do czynienia z dwoma bryłami. Tak? Zaczynaliśmy od prostej z płaszczyzną, potem były dwie płaszczyzny, potem była płaszczyzna i bryła, no to teraz kolejny etap jest bryła i bryła. I proszę Państwa, tutaj zagadnienie jest dokładnie takie samo jak poprzednio. Czyli jeżeli mamy wyznaczyć jakieś przenikanie, no to trzeba po prostu znaleźć punkty przebicia krawędzi jednej bryły z płaszczyznami, czy ze ścianami bocznymi drugiej bryły. Tu może ktoś mieć wątpliwości, że to jest bardzo szczególny przypadek, ale przecież to, że mamy płaszczyznę grania stosupa w postaci rzutującej, no to wiadomo, że jednokrotna transformacja powoduje, że takie ustawienie możemy uzyskać. Strosup jest w położeniu ogólnym, czyli nie ma tu żadnych ograniczeń. Mamy tylko takie ułatwienie, że już widzimy praktycznie te punkty przebicia. Problem, jaki możemy tutaj napotkać przy przenikaniu brył, polega na tym, że tych punktów przebicia jest coraz więcej, jest sporo i tu zaczyna być problem umiejętności połączenia tych punktów, żeby ta przestrzenna figura przekroju no, była dobrze wyznaczona. I teraz proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę z punktami 1, 2, 3 nie ma żadnego problemu. No, są kolejne krawędzie ostrosłupa, jedna ściana boczna grania ostrosłupa i to nie budzi żadnych wątpliwości. Kolejne punkty również, natomiast tu trzeba zauważyć, że z kolei krawędź M grania ostrosłupa przebija się przez ściany ostrosłupa, czyli trzeba znaleźć tutaj punkt. Z tego co tu widzimy, no to ściana BCW nie podlega przebiciu, w związku z tym te punkty mogą się znaleźć tylko na ścianach ACW i ABW. Czyli tutaj powinny być dwa punkty. Przenieśliśmy punkty na rzut pi2, te, które już wyznaczyliśmy. Wykorzystajmy sobie już istniejącą płaszczyznę W i krawędź M. Jest to płaszczyzna rzutująca, czyli powstały krawędzie, które oznaczymy sobie tutaj na trójkącie podstawy 1 i 2. Przeniesiemy te punkty na rzut pi2, wyznaczymy krawędzie przecięcia, no i tam, gdzie jest przecięcie z krawędzią M, no to tam są punkty przebicia. Czy musieliśmy wykorzystywać to? No nie, tylko że wprowadzenie dodatkowej jakiejś płaszczyzny powoduje, że mamy punkty, których musimy 3 przenieść. Tutaj musieliśmy tylko 2 przenieść. Ale rozwiązanie, niezależnie od metody, powinno być takie samo. I teraz wchodzimy w zagadnienie umiejętnego połączenia tych punktów. Otóż proszę spróbować sobie wyobrazić, jak powinno na tym rzucie wyglądać połączenie, czyli jaki zarys tego wzajemnego przenikania możemy sobie wyobrazić. Jest to dosyć trudne. Znaczy może tu nie, oczywiście nie ma problemu, bo to powinien być trójkąt. Jedna ściana grania ostrosłupa i trzy krawędzie ostrosłupa. Natomiast tu już może być problem, jak połączyć te punkty.
Otóż w tym celu możemy sobie narysować schemat widoczności, siatkę znaków, różnie to autorzy nazywają. Polega to na tym, że rozcinamy bryłę wzdłuż jednej krawędzi, grania sofru wzdłuż krawędzi P i rysujemy taką rozrysowaną siatkę. Ostry osób wzdłuż krawędzi A i rysujemy tak rozwiniętą siatkę. Teraz zaznaczamy sobie ściany niewidoczne. Otóż w liście dotyczy to rzutu pionowego. Czyli tak, patrząc z tej strony, ściana MP jest niewidoczna. Czyli między P a M kreskujemy. Tu z kolei tym punktem rozstrzygamy, że AC jest niewidoczna, czyli cała ściana AC jest niewidoczna, ACW jest niewidoczna. I zaznaczamy sobie to w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę, że taki jeden kwadracik oznacza dwie płaszczyzny, bo tu jest płaszczyzna, jedna ściana z jednej bryły i jedna ściana z drugiej bryły. Czyli tak naprawdę narysowaliśmy wszelkie możliwe kombinacje wzajemnego przebijania, przenikania krawędzi i poszczególnych ścian. I teraz jest taka zasada, że najlepiej jest rozciąć bryłę wzdłuż krawędzi, która się nie przebija, czyli w przypadku grania sosłupa N lub P. Krawędź M byłaby najgorszym wyborem. Z czego to wynika? Otóż ta krawędź przecięta pojawia się dwa razy, czyli jeżeli by był punkt na tej krawędzi, to trzeba pamiętać o tym, że musi być naniesiony tutaj dwa razy. A przenoszenie punktów jest dosyć proste. Mianowicie mówimy sobie, że punkt 1 leży na krawędzi B i ścianie NP. Czyli jedziemy po krawędzi B i na ścianie NP, czyli między N a P stawiamy punkcik. I na tej zasadzie przenosimy wszystkie punkty. I teraz łączymy punkty, ale tylko w zakresie jednego kwadracika. Między trójką a dwójką kreskowa, dwójka, jedynka ciągła i tu jedynka, trójka ciągła. I to po prostu potem sobie przenosimy na rzut P2. Tu analogicznie, przy czym taki schemat od razu nam pokazuje, czy prawidłowo żeśmy rozwiązali. Ponieważ kwadrat, taki jeden, odzwierciedla dwie płaszczyzny, to oczywiście może tu wystąpić tylko i wyłącznie jedna krawędź. Łączymy punkty w ramach jednego kwadracika. Czyli jeżeli nam by wyszło na przykład tak, ten punkt 8 byśmy postawili tu na tej krawędzi, pomyliliśmy się, to tutaj zobaczcie, byłoby dwie krawędzie. Czyli to już jest sygnał. Źle żeśmy coś zrobili. Trzeba sprawdzić, poprawić, co tu się stało. Połączyliśmy punkty i no, oczywiście na tej zasadzie, że tam, gdzie niewidoczne, to kreskowa, tam, gdzie ciągła, to ciągła. To zastrzeżenie, że powinniśmy rozcinać wzdłuż krawędzi, która się nie przebija, wynika stąd, że ten punkt jest 6 tu i 6 tu. I ta figura tak naprawdę jest zamknięta, no tylko, że dla nas fizycznie widoczna jakby otwarta. Natomiast jeżeli by to była krawędź, która się nie przebija, to fizycznie tu by był narysowany zarys, który jest figurą zamkniętą. Przenosimy punkty, znaczy łączymy krawędzie na rzutnik P2 i proszę sobie teraz sprawdzić swoją wyobraźnię, czy tak żeśmy sobie wyobrażali to wzajemne przenikanie, że tak należy połączyć te punkty. Punkty żeśmy mieli, tylko nie wiedzieliśmy, jak je połączyć. Dziękuję za uwagę.